Witam Was na webinarze Wszystko, co powinieneś wiedzieć o ergonomii pracy przy komputerze. Ja nazywam się Rutkowski Artur, jestem starszym inspektorem do spraw BHP. Od roku jestem częścią zgranego zespołu w firmie BHP Consulting i cieszę się, że mam możliwość przeprowadzenia tego webinaru specjalnie dla Was. Więcej o mnie możecie dowiedzieć się na naszym kanale na YouTubie, na Facebooku oraz na LinkedInie. Tam macie możliwość również poznać resztę osób z naszego zespołu. Gorąco zachęcam do sprawdzenia. Jako firma zajmujemy się m.in. stałą obsługą BHP. Na życzenie klienta możemy pełnić rolę służby BHP w zakładzie pracy, szkoleniami BHP przeciwpożarowymi oraz dotyczącymi pierwszej pomocy, nadzorem BHP na budowach oraz wszelką dokumentacją związaną z BHP. Zachęcam do odwiedzenia naszej strony internetowej. Link do strony macie w stopce każdego slajdu. Tematem dzisiejszego webinaru jest ergonomia pracy przy komputerze. Temat ciekawy, ważny. Myślę, że dobrze jest wiedzieć, jak powinno być odpowiednio zorganizowane stanowisko pracy przy komputerze oraz co nam grozi w takiej pracy, jeśli nie zadbamy o odpowiednie warunki. Tutaj macie program webinaru. Ja czytać tego nie będę, ale za to powiem, dlaczego warto wziąć udział w tym spotkaniu i pozostać do końca. Dlatego, że na każdym szkoleniu BHP, czy to wstępnym, czy okresowym, temat ergonomii jest omawiany w 10, maksymalnie 15 minut, a ja specjalnie dla Was poświęcę godzinę czasu i przygotowując tę prezentację skompensowałem najistotniejsze informacje, więc dostajecie ode mnie samą kwintesencję, jeśli chodzi o ten temat. No więc zaczynamy. Nie wiem, czy wiecie, ale za prekursora ergonomii uważa się Polaka, profesora przyrodnika Wojciecha Bogumiła Jastrzębowskiego. To on jako pierwszy użył tego określenia w 1857 roku, łącząc dwa słowa z greckiego. Ergon, czyli praca, i nomos, czyli prawa naturalne. Oznacza to naukę o pracy. Naukę o pracy zdefiniował jako naukę o używaniu nadanych człowiekowi od stwórcy sił i zdolności. Nazwa nauki ergonomia pojawia się dopiero po raz drugi w 1949 roku, kiedy to w Wielkiej Brytanii zawiązało się Towarzystwo Badań Ergonomicznych. W literaturze można spotkać wiele definicji ergonomii. Nie są one wzajemnie sprzeczne czy konkurencyjne, a raczej się uzupełniają, akcentując różne odcienie znaczeniowe, zależnie od pierwotnej dziedziny naukowej autorów definicji. Jak wpiszemy sobie w wyszukiwarkę internetową hasło ergonomia, to wyskoczy nam dużo, dużo więcej różnych definicji. Co jest celem ergonomii? Celem ergonomii jest humanistyczna i użytkowa optymalizacja elementów pracy przez dostosowanie ich do właściwości organizmu ludzkiego, czyli dostosowujemy wszystko, co mamy, maszyny, urządzenia, materiały, narzędzia do człowieka, a nie na odwrót. Skupiamy się na tym, żeby zwiększyć efektywność pracy, lecz nie kosztem zwiększonego wysiłku czy innych obciążeń dla człowieka. Wyższa jakość ergonomiczna urządzeń technicznych, którymi posługujemy się w procesie pracy, przekłada się na te elementy, które macie tutaj wymienione na slajdzie. W ergonomii można też spotkać się z takim pojęciem jak człowiek, maszyna, środowisko. Są to elementy, które wzajemnie na siebie oddziałują, tworząc układ. Aby ten układ, jak każdy inny, mógł działać efektywnie, muszą być spełnione dwa warunki. Po pierwsze, składowe tego układu muszą być sprawne. Po drugie, muszą funkcjonować spójnie. Na przykład, jeśli warunki środowiska pracy są w normie, maszyna jest sprawna, ale człowiek jest zmęczony do tego stopnia, że nie będzie w stanie pracować, no to nic z tego naszego systemu oczywiście nie będzie. Podział ergonomii. Ergonomię można podzielić na ergonomię koncepcyjną i korekcyjną. Myślę, że te pojęcia mniej więcej coś Wam już mówią. Korekcyjna zajmuje się analizą już istniejących stanowisk pracy z punktu widzenia ich dostosowania do
psychofizycznych możliwości pracowników, formułowaniem zaleceń zmierzających do poprawienia warunków pracy, zmniejszenia istniejących obciążeń oraz poprawą i wydajnością pracy. Koncepcyjna natomiast wyrasta tak naprawdę z doświadczenia ergonomii korekcyjnej, bo uczymy się na błędach. Zakłada uwzględnienie podstawowych wymagań ergonomii już na etapie projektowania urządzenia, maszyny lub całego stanowiska pracy. Można też spotkać się z takim pojęciem, że ergonomia jest nauką interdyscyplinarną. Co to oznacza? Interdyscyplinarność ergonomii polega na tym, że jest wypadkową wielu dziedzin i nauk, taką mieszanką informacji dwóch obszarów. Obszaru nauk techniczno-organizacyjnych oraz nauk o człowieku. Jeśli chodzi o nauki o człowieku, to wyróżniamy fizjologię pracy, psychologię pracy, antropometrię oraz higienę pracy. Jeśli chodzi o nauki techniczno-organizacyjne, będą to technika i technologia, organizacja pracy, ekonomika pracy oraz prawo pracy. Organizacja stanowiska pracy. Generalnie jeśli chodzi o organizowanie stanowisk pracy, to ergonomia powinna odgrywać kluczową rolę na każdym stanowisku pracy, nie tylko na stanowisku pracy z komputerem, również na stanowisku kierowcy samochodu, operatora wózka widłowego czy pracownika pracującego przy linii produkcyjnej. Najczęściej jednak właśnie omawiana jest na stanowisku przy pracy przy komputerze i właśnie na tym stanowisku my się dzisiaj skupimy. Komputer jest głównym narzędziem pracy w dzisiejszych czasach. Nie wyobrażamy sobie dzisiaj pracy bez komputera. Wielu pracowników spędza przy nim, wykonując swoje obowiązki, kilka albo nawet kilkanaście godzin dziennie. Jest takie rozporządzenie, które reguluje nam akurat ten rodzaj pracy. Mówi ono o tym, jak pracodawca ma spełnić warunki, wymagania, które musi spełnić, żeby odpowiednio zapewnić ergonomię pracy na stanowisku z komputerem. Co do samego rozporządzenia, to jeszcze wrócę później przy omawianiu pracy z laptopem. Właśnie dzięki ergonomii jesteśmy w stanie zminimalizować wiele czynników, które mogą ją zaburzać. Lepiej przecież stosować profilaktykę poprzez spełnienie odpowiednich wymogów, które są określone w rozporządzeniu, niż później ponosić koszty spowodowane długotrwałym leczeniem. Coraz więcej osób jest świadomych swoich praw i w przypadku starania się o nową pracę zwraca szczególną uwagę na warunki panujące w firmie, na to, czy przepisy BHP są właśnie też spełnione. Od tego, jak będzie zorganizowane stanowisko pracy, zależeć będzie nie tylko wygoda pracownika, ale również wydajność. Także korzyści są dla obu stron stosunku pracy, również dla pracodawcy. I tak, po pierwsze, powinno być stanowisko zaprojektowane tak, by jego elementy były wygodne i nie wywoływały zmęczenia. Po drugie, najlepszą opcję stanowią meble, które można dostosować do indywidualnych rozmiarów ich użytkowników. Wiele produktów na rynku posiada możliwość regulacji, która pozwala na szybką zmianę ich wysokości. Po trzecie, nawet najlepszy ergonomicznie sprzęt nie zapewni odpowiednich warunków pracy, jeśli nie będzie odpowiednio ustawiony względem pracownika. Dostosowujemy do wymiarów i zadań wykonywanych na stanowisku pracy. Oraz po czwarte, stanowisko to powierzchnia dla sprzętu, materiałów, narzędzi oraz wolna przestrzeń pozwalająca na swobodę ruchu rąk przy wykonywaniu czynności. Do precyzyjnego wyznaczania przestrzennych stref pracy stosuje się kryteria zasięgu rąk, definiowane jako zasięg normalny, maksymalny oraz wymuszony. Jeśli chodzi o zasięg normalny, jest wyznaczany kolejnymi położeniami środka ręki przy obrocie przedramienia względem stawu łokciowego. Zasięg ten określa granicę strefy optymalnej do manipulacji. Nakładające się w płaszczyźnie stołu zasięgi normalne prawej i lewej ręki
wyznaczają najdogodniejsze pole pracy oburęcznej. I ten zasięg oznaczony jest na naszym slajdzie kolorem czerwonym. W tej strefie powinny znajdować się przedmioty ważne i często używane, takie jak klawiatura, mysz, smartfon, kartka z długopisem do zapisania informacji. Zasięg maksymalny wyznaczany jest kolejnymi położeniami środka ręki przy ruchu całej wyprostowanej kończyny górnej względem stawu barkowego. Tak formułowane zasięgi maksymalne tworzą przestrzenną czaszę, która określa granice strefy manipulacji bez wymuszonego pochylania tułowia. Ten zasięg jest oznaczony na naszym slajdzie kolorem niebieskim. W tej strefie powinny znajdować się takie przedmioty jak segregator, kuweta na dokumenty, telefon stacjonarny, jeśli taki jest oczywiście na stanowisku pracy, oraz lampka biurowa. Jeśli chodzi o zasięg wymuszony, występuje po przekroczeniu granicy zasięgu maksymalnego. Jest połączony z ruchem tułowia. Zasięg ten oznacza wymuszoną pozycję ciała, czyli zasięg przekraczający tą naszą niebieską linię. W tej strefie nie powinny znajdować się przedmioty do częstego użytku na granicy zasięgu maksymalnego i wymuszonego lub troszkę za tą linią. Powinien znajdować się tylko monitor, który przecieramy jedynie z kurzu co jakiś czas, ale umówmy się, że nie robimy tego zbyt często. Biurko. Najważniejszym elementem w każdej pracy biurowej, i tu Was nie zaskoczę, jest właśnie biurko. Zakłada się, że jego minimalne rozmiary powinny wynosić 120 na 80 cm, jednak nie należy przesadzać z wielkością blatu biurka. W przypadku biur typu open space lub miejsc, gdzie na jednej powierzchni znajduje się większa ilość stanowisk pracy, dobrze jest wyposażyć biurko w specjalne ścianki i przegrody. Izolują one głośne dźwięki, a także dają poczucie prywatności pracownikom. Szerokość i głębokość stołu powinna zapewniać, po pierwsze, wystarczającą powierzchnię do łatwego posługiwania się elementami wyposażenia stanowiska i wykonywania czynności związanych z rodzajem pracy. Po drugie, ustawienie klawiatury z zachowaniem odległości nie mniejszej niż 10 cm między klawiaturą a przednią krawędzią stołu. I po trzecie, ustawienie elementów wyposażenia w odpowiedniej odległości od pracownika, czyli to, o czym wcześniej chwilę temu mówiłem, o tych strefach funkcjonalnych rąk. Tu na slajdzie macie takie podstawowe wymiary, które powinny być zachowane, jeśli chodzi o ustawienie biurka. Prawidłowa postawa przy pracy z komputerem. Wysokość stołu oraz siedziska krzesła powinna być taka, aby zapewniało, po pierwsze, naturalne położenie kończyn górnych przy obsłudze klawiatury z zachowaniem co najmniej kąta prostego między przedramieniem a ramieniem. Po drugie, odpowiedni kąt obserwacji ekranu monitora w zakresie od 20 do 50 stopni w dół, licząc od linii poziomej na wysokości oczu pracownika do linii poprowadzonej od jego oczu do środka ekranu. Przy czym górna krawędź ekranu monitora powinna znajdować się powyżej oczu pracownika. I po trzecie, odpowiednią przestrzeń do umieszczenia nóg pod blatem stołu. Krzesło. Oprócz biurka niezbędnym elementem wyposażenia każdego miejsca pracy w biurze jest krzesło. Jakie będzie najlepiej dobrane? Po pierwsze, niezbędna jest opcja regulacji wysokości siedziska od 40 do 50 cm oraz regulacji pochylenia oparcia w zakresie 5 stopni do przodu i 30 stopni do tyłu. Jego mechanizmy powinny być proste i szybkie w obsłudze oraz usytuowane tak, aby można było robić to z pozycji siedzącej. Po drugie, musi być stabilne o podstawie co najmniej pięciopodporowej z kółkami jezdnymi oraz możliwością obrotu 360 stopni wokół własnej osi. Również ważne jest wyprofilowanie płyty siedziska i oparcia odpowiednie do naturalnego wygięcia kręgosłupa i odcinka udowego kończyn dolnych. Podczas pracy przy komputerze ramiona muszą być oparte na wygodnych, regulowanych podłokietnikach. Monitor. Znaki na ekranie powinny być wyraźne i czytelne. Obraz na ekranie stabilny, jaskrawość i kontrast znaku na ekranie łatwe do regulowania. Regulacje ustawienia monitora minimum 20
stopni w tył i 5 stopni w przód oraz obrót minimum 120 stopni po 60 stopni na boki. Ekran pokryty warstwą antyodbiciową lub wyposażony w odpowiedni filtr. W razie potrzeby oddzielna podstawa monitora lub regulowany stół. Ustawienie monitora względem źródeł światła powinno ograniczać olśnienie i odbicie światła. Odległość oczu pracownika od ekranu powinna wynosić od 40 do 75 cm. Klawiatura powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. Konstrukcja klawiatury powinna umożliwiać użytkownikowi przyjęcie pozycji, która nie powodowałaby zmęczenia mięśni kończyn górnych podczas pracy. Odpowiednią wysokość, regulację kąta nachylenia w zakresie od 0 do 15 stopni. Powierzchnia klawiatury matowa, a znaki na klawiaturze powinny być kontrastowe i czytelne. Mysz. W przypadku myszki najlepiej, żeby była takiej wielkości, aby można było położyć na niej całą dłoń. Najlepsze będą również te bezprzewodowe, które nie będą ograniczać ruchów. Podnóżek na życzenie pracownika, a także gdy wysokość krzesła uniemożliwia pracownikowi płaskie ustawienie stóp na podłodze, wtedy pracodawca zapewnia. Kąt pochylenia w zakresie od 0 do 15 stopni. Wysokość powinna być dostosowana do potrzeb pracownika. Powierzchnia podnóżka nie powinna być śliska, a sam podnóżek nie powinien przesuwać się po podłodze podczas używania. Warunki, jakie musi spełnić pomieszczenie pracy. Pomieszczenie pracy, w którym pracujemy, gdybyśmy chcieli je opisać, powinno zawierać nie tylko takie przymiotniki jak ładne, estetyczne, modne, nowoczesne, ale być przede wszystkim funkcjonalne, komfortowe i spełniające wymagania, które są stawiane dla pomieszczeń pracy, które znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów BHP. Pomieszczenia pracy dzielą się na dwa rodzaje. Pomieszczenia stałej pracy, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby trwa dłużej niż 4 godziny oraz pomieszczenia pracy czasowej, w którym łączny czas przebywania tego samego pracownika w ciągu jednej doby wynosi od 2 do 4 godzin. Liczba pomieszczeń pracy, jaką pracodawca ma zapewnić, będzie zależała od takich wielkości jak wysokość pomieszczenia, wolna objętość pomieszczenia oraz wolna powierzchnia podłogi pomieszczenia. Na każdego z pracowników jednocześnie zatrudnionych w pomieszczeniach stałej pracy powinno przypadać co najmniej 13 m sześciennych wolnej objętości pomieszczenia oraz co najmniej 2 m kwadratowe wolnej powierzchni podłogi niezajętej przez urządzenia techniczne, sprzęt i tego typu rzeczy. Wysokość pomieszczenia stałej pracy nie może być mniejsza niż 3 metry w świetle, jeśli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe dla zdrowia, oraz 3,3 metra w świetle, jeśli w pomieszczeniu prowadzone są prace powodujące występowanie czynników szkodliwych dla zdrowia. Wysokość pomieszczenia czasowej pracy nie może być mniejsza niż 2,2 metra w świetle, jeśli w pomieszczeniu nie występują czynniki szkodliwe, jeśli będą występowały, wtedy 2,5 metra. Rozporządzenie, o którym przed chwilą wspomniałem, określa również takie czynniki jak oświetlenie, temperatura, wentylacja, hałas oraz wilgotność. To są bardzo istotne czynniki, które mają wpływ na samopoczucie przy pracy biurowej. Jeśli chodzi o oświetlenie, w pomieszczeniach stałej pracy należy pracownikom zapewnić oświetlenie dzienne. Jest ono najlepszym i najefektywniejszym rozwiązaniem. Powinno być one dostosowane do poszczególnych stanowisk, rodzaju wykonywanych prac, wymaganej dokładności, jak i spełniać wymagania określone w polskich normach. Niezależnie od tego musi być zapewnione również oświetlenie elektryczne. Przy oświetleniu dziennym należy uwzględnić kształt, wielkość i przeznaczenie pomieszczenia. W przestrzeni biurowej stosunek powierzchni okien liczonej w świetle ościeżnic do powierzchni podłogi musi wynosić co najmniej 1 do 8, a w innych przypadkach 1 do 12, czyli 1 metr kwadratowy okna na 8 metrów kwadratowej podłogi. Jeśli chodzi o oświetlenie sztuczne, wymagany minimalny poziom natężenia oświetlenia dla stanowisk przedstawia się następująco. 300 luksów ogólne
oświetlenie w pomieszczeniu biurowym, 500 luksów na stanowisku obsługi komputera. Temperatura. Przepisy BHP określają, że w pomieszczeniach, w których jest wykonywana praca, pracodawca powinien zapewnić temperaturę odpowiednią do rodzaju wykonywanej pracy, czyli metod pracy oraz wysiłku fizycznego włożonego do jej wykonania. W przepisach nie ma jednak określonej maksymalnej temperatury, która powinna być zapewniona w pomieszczeniach pracy. Zostały tylko ustalone jej minimalne wartości. Nie oznacza to, że pracodawca może dopuścić do występowania w pomieszczeniach pracy nadmiernie wysokiej temperatury, bo jeśli w pomieszczeniach pracy jest nadmierna temperatura, nie dostosowana do danego rodzaju wykonywanej pracy, no to wtedy nie powinno to mieć miejsca, tak? W związku z tym uznaje się, że w pomieszczeniach biurowych temperatura nie powinna przekraczać 30 stopni, ale to jest taka umowna granica. Mamy niestety tylko dolną, jest to 18 stopni w przypadku pomieszczeń biurowych. Dalej, wentylacja. Istnieje kilka różnych rodzajów wentylacji. Najprostszym rozwiązaniem jest tak zwana wentylacja naturalna. Przy takiej opcji ważna jest różnica temperatur pomiędzy powietrzem wewnątrz budynku, a znajdującym się na zewnątrz. To właśnie ta różnica sprawia, że następuje naturalna wymiana powietrza w pomieszczeniu pracy. W takiej opcji wykorzystywane są kratki wentylacyjne, nawiewniki, a także okna i drzwi. Drugim rodzajem jest wentylacja mechaniczna. W tym przypadku wymiana powietrza jest wymuszona przez wentylator lub inne urządzenie. Klimatyzacja to też jeden z rodzajów wentylacji. Najpopularniejsza jest właśnie w biurowcach. Zadaniem tego typu systemu jest utrzymanie właściwego ciśnienia, temperatury, wilgotności i składu chemicznego powietrza. Klimatyzacja ma zapewnić odpowiednie warunki higieniczne pracownikom. Stosując ten sposób wentylacji, pracodawca musi zadbać o odpowiednią konserwację urządzeń i instalacji klimatyzacyjnych w pomieszczeniach pracy. Hałas. Hałas w pomieszczeniach pracy biurowej emitowany jest przez kserokopiarki i telefony. Najczęściej nie występuje w natężeniach, które powodowałyby uszkodzenia narządu słuchu. Ma raczej charakter uciążliwy niż szkodliwy i wynosi w pomieszczeniach biurowych 55 dB, w pomieszczeniach administracyjnych, biurowych i do prac koncepcyjnych i 65 dB w sekretariatach i biurach obsługi klienta. Wilgotność w pomieszczeniach klimatyzowanych, zwłaszcza tych, w których nie można otworzyć okna i jedyna wymiana powietrza odbywa się poprzez wentylację mechaniczną, wilgotność może spaść nawet do 10%. Efektem są czerwone, wysuszone oczy, wysuszona śluzówka nosa, sucha, łuszcząca się skóra. Zbyt duża wilgotność też nie służy zdrowiu. W biurze rozwijać się będą grzyby i bakterie, więc zaleca się od 50 do 60% w wilgotności w pomieszczeniu. Wpływ pracy przy komputerze na człowieka oraz występujące zagrożenia. Niektórym ludziom wydaje się, że praca przy komputerze nie niesie ze sobą żadnych złych konsekwencji dla organizmu. Zwłaszcza osoby, które nie pracują w biurze, uważają, że pracownik biurowy się nie męczy, bo sobie siedzi wygodnie przez 8 godzin w wygodnym fotelu i jest wszystko ok. Niespełnienie wymagań, o których przed chwilą powiedziałem, może prowadzić do pogorszenia stanu zdrowia. Nie trzeba być górnikiem, żeby nabawić się ciężkiej choroby zawodowej. Wykaz chorób zawodowych jest jednak co jakiś czas uzupełniany o schorzenia, których próżno szukać u górnika czy pracownika fabryki. Coraz częściej mówi się o zagrożeniach wynikających z pracy biurowej, postrzeganej przecież jako lekka, bezpieczna i nieobciążająca organizm. Okazuje się, że choć za biurkiem nie grożą nam ciężkie urazy, łatwo możemy nabawić się przewlekłych schorzeń, które nie tylko utrudnią nam życie, ale mogą prowadzić do trwałego uszczerbku na zdrowiu. Do chorób za chwilę sobie jeszcze przejdziemy. Jak wiecie,
ze szkolenia wstępnego czy okresowego BHP, czynniki w środowisku pracy dzielimy na niebezpieczne, szkodliwe i uciążliwe. My skupimy się na szkodliwych i uciążliwych. Szkodliwe, jak sama nazwa wskazuje, będą szkodliwie wpływały na organizm i mogą prowadzić do powstania choroby zawodowej, a uciążliwe odnoszą się do pogorszenia samopoczucia, nadmiernego zmęczenia, przyczyniają się do obniżenia zdolności do wykonywania pracy, czyli wpływają na zmniejszenie wydajności. Te czynniki dzielimy jeszcze na cztery grupy: fizyczne, chemiczne, biologiczne i psychofizyczne. Do fizycznych zaliczymy takie jak hałas, mikroklimat, oświetlenie. Chemicznych tutaj nie wpisałem, bo w biurze one tak bardzo nie występują. Biologiczne znajdziemy, psychofizyczne, no ich będzie chyba najwięcej. Stres, obciążenie percepcyjne, obciążenie emocjonalne, wymuszone pozycje ciała, to właśnie zaliczymy do psychofizycznych i właśnie na tych my się dzisiaj skupimy. Sposób podziału prac na fizyczne i umysłowe jest podziałem dość umownym, bo w przepisach takie kategorie prac nie występują. W przepisach występuje jednak podział prac na stanowiska robotnicze i administracyjno-biurowe. W domyśle właśnie chodzi o fizyczne i umysłowe. Natomiast podział prac na fizyczne i umysłowe jest istotny z punktu widzenia fizjologii i ergonomii pracy. Z punktu widzenia metod pracy każda praca jest obciążeniem biologicznym organizmu. Powoduje bowiem zmiany czynnościowe w poszczególnych układach, narządach człowieka i w całym jego organizmie. Obciążenia występujące podczas wykonywania pracy możemy podzielić na obciążenia fizyczne spowodowane pracą mięśni oraz psychiczne, które są wynikiem zaangażowania procesów myślowych. Idąc tym tropem, można przypisać obciążenia fizyczne do pracy fizycznej, a psychiczne do biurowej. Jeśli weźmiemy pod rozpatrzenie same obciążenia fizyczne, można powiedzieć, że przy pracy biurowej one nie będą występować. Ale czy aby na pewno tak jest? No właśnie, nie do końca, dlatego że występują takie dwa rodzaje obciążeń fizycznych. Są to obciążenia statyczne i obciążenia dynamiczne. I tu troszkę wrócimy sobie do fizjologii pracy. Obciążenia dynamiczne mają miejsce wówczas, gdy następuje zmiana długości mięśnia, występuje na przemian skurcz i rozkurcz mięśnia, czyli tak zwane skurcze izotoniczne. Obciążenia statyczne natomiast mają miejsce wtedy, gdy mięśnie znajdują się w stanie długotrwałego napięcia bez zmiany położenia odpowiedniej części ciała. Występuje coś takiego jak statyczne napięcie mięśni, czyli tak zwane skurcze izometryczne. I właśnie tu zawsze powstaje pytanie, które są gorsze dla mięśni, dla kręgosłupa? Myślę, że nie ma jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Myślę, że każdy powinien sobie sam na to odpowiedzieć. Pracownicy fizyczni będą mówili, że gorsze są w skutkach dynamiczne, bo mięśnie się męczą przy wysiłku fizycznym, kręgosłup jest narażony na duże przeciążenia, a jeśli podnosimy coś przy nieprawidłowej postawie, no to konsekwencje tego mogą być bardzo poważne. Pracownicy biurowi będą mówili, że gorsze w skutkach są jednak statyczne, bo długotrwałe siedzenie przy komputerze jest odczuwalne i może przyczynić się do powstania na przykład schorzeń kręgosłupa. To, co ja mogę powiedzieć na swoim przykładzie, to to, że pracowałem na obu typach z tych stanowisk i mogę sobie to porównać. I dla mnie gorsze w skutkach są jednak statyczne. Przy pracy dynamicznej włókna mięśniowe naprzemiennie rozciągają się i kurczą. To, o czym przed chwilą powiedziałem, mięśnie są dobrze ukrwione, tlen jest rozprowadzany odpowiednio, produkty przemiany materii łatwo są usuwane. Praca taka może trwać stosunkowo długo i nie wywoływać urazów czy objawów zmęczenia. Natomiast w przypadku pracy statycznej mięśnie ulegają skurczeniu i znajdują się w stanie długotrwałego napięcia. Napięte mięśnie uciskają naczynia krwionośne, jest utrudniony przepływ krwi, a tlen nie odprowadza produktów przemiany materii, więc dochodzi do zakwaszania mięśni. Praca wywołuje uczucie dyskomfortu, narasta zmęczenie i ból. Myślę, że dla naszych mięśni jednak lepsze jest to, jak się ruszamy, niż to, jak siedzimy w miejscu.
Dlatego ja nie zgodzę się ze stwierdzeniem, że pracownik biurowy ma lekką pracę, bo siedzi sobie 8 godzin wygodnie w fotelu i fizycznie się nie męczy. Kilka słów jeszcze o naszej wydajności w pracy. Mamy tutaj takie trzy wykresy, które przedstawiają wydajność pracownika w ciągu dnia, tygodnia oraz w odniesieniu do roku. Ten niebieski wykres odnosi się do wydajności podczas zmiany roboczej. Widzimy, że wykres pokazuje zmiany wydajności w kolejnych godzinach pracy. W drugiej godzinie jest ona najwyższa i spada do połowy zmiany roboczej w odniesieniu do 8-godzinnego dnia pracy. Po przerwie, w połowie zmiany roboczej wydajność wzrasta, ale już nie osiąga maksymalnej wartości i od 6 godziny zaczyna spadać. Wykres zielony pokazuje nam wydajność w ciągu tygodnia. Zmienia się tak, jak pokazuje właśnie ten wykres. Poniedziałek jest najmniejsza ze względu na zmniejszenie koncentracji po weekendzie. Pod koniec tygodnia wydajność również spada ze względu nie na fizyczne zmęczenie, ale raczej na czynniki psychologiczne. Psychiczne przygotowanie się do weekendu obniża koncentrację, czyli najbardziej wydajni jesteśmy w środku tygodnia, czyli w środę. I czerwony wykres pokazuje roczne wahania wydajności, przedstawia cykl zmian osiąganych w wyniku wykonywanej pracy. Widzimy, że w okresie jesienno-zimowym jest wydajność wyższa, od wiosny spada, a wakacje osiąga najmniejszą, czyli tak w lipcu, tak? Więc no, nie chce nam się pracować, jak jest za ciepło. Lepiej idzie nam praca w momencie, kiedy jest szaro, buro i ponuro za oknem. Co nam grozi, na co jesteśmy narażeni? Tutaj skupię się raczej na tych najważniejszych, najgroźniejszych dla nas skutków. No, zaburzenia natury psychicznej, zaburzenia krążenia, bóle szyi i ramion, zawroty i bóle głowy, dolegliwości kręgosłupa. No, to sobie omówimy. Występuje coś takiego jak dyskopatia. To jest szerokie określenie schorzenia krążka międzykręgowego, które dotyka najczęściej osoby pomiędzy 30 a 50 rokiem życia. Znane jest także pod nazwą wypuklina lub przepuklina jądra miarzystego. Do najczęstszych przyczyn wywołujących tę chorobę należą siedzący tryb życia, otyłość, stres, ciężka praca fizyczna oraz uraz lub kontuzja. W początkowej fazie dyskopatia nie daje praktycznie żadnych oznak. Zmiany degeneracyjne krążka następują wraz z wiekiem. Dolegliwości bólowe pojawiają się zwykle dopiero wtedy, gdy dochodzi do ucisku różnych części kanału kręgowego. Dyskopatia często staje się przyczyną rwy kulszowej. To właśnie w odcinku lędźwiowym zaczynają się nerwy kulszowe, które biegną dalej przez pośladki, tylną część nóg aż do podeszwy stóp. Z kolei objawy rwy kulszowej mogą mieć bardziej gwałtowny początek, bardzo silny ból, pojawia się dość nagle i może promieniować w dół pośladka przez udo aż do stopy. Wszystko zależy od tego, która część nerwów zostanie uciśnięta. Na tym slajdzie jeszcze mamy taki rozkład procentowy obciążenia na kręgosłup i w zależności od podstawy ciała przedstawia się następująco. Przy pozycji stojącej jest to 100% obciążenia, gdy leżymy wynosi 24%, czyli najmniej. W pozycji siedzącej jest to 80%, ale uwaga, biorąc pod uwagę postawę wyprostowaną. Co innego w momencie, kiedy się garbimy. Wtedy jest prawie dwukrotność obciążenia, kiedy stoimy, czyli 190%. I pozycja siedząca odchylona. Tutaj ułatwiamy sprawę dla kręgosłupa, dlatego że obciążenie to zaledwie 40%. I dla nas może to być wygodniejsza pozycja, ale do pracy myślę, że na krótką metę rozwiązanie. Zespół cieśni nadgarstka. Dość tajemnicza nazwa. Może ktoś się już z tym spotkał. Jest to stan chorobowy powstający w wyniku długotrwałego i intensywnego ucisku nerwu pośrodkowego biegnącego kanałem w nadgarstku. Przyczyn jest wiele, ale główną z nich jest
praca wymagająca wykonywania ciągłych, powtarzalnych ruchów nadgarstka przy wielogodzinnym stukaniu w klawiaturę komputera. Klasyczne objawy zespołu cieśni nadgarstka to uczucie mrowienia, drętwienia tzw. prądów, bóle nadgarstka i uczucie sztywności palców. Zazwyczaj do rozpoznania zespołu cieśni nadgarstka nie potrzeba specjalistycznej aparatury, bo można go zdiagnozować za pomocą prostych testów. Jednym z tych testów jest test Falena. Polega on na tym, że łączymy zewnętrzne strony dłoni na wysokości klatki piersiowej i czekamy kilkanaście do kilkudziesięciu sekund. Jeżeli w szybkim tempie nie pojawią się objawy, to świadczyć to może, że nie mamy zespołu cieśni nadgarstka. Jeśli po tym czasie pojawią się objawy takie jak drętwienie, mrowienie pierwszych trzech palców, chociaż niekoniecznie, to będzie to świadczyło o objawach zespołu cieśni nadgarstka. W literaturze można spotkać się z takim zaleceniem, że trzeba czekać w tej pozycji kilkanaście minut. No ale jak będziemy czekać kilka minut, to i przy zdrowych rękach odczujemy ból i drętwienie. To ma się pojawić w miarę po niedługim czasie. I tutaj uwaga, schorzenie to jest uwzględnione w wykazie chorób zawodowych. Jeśli najczęstsza przyczyna powstania zespołu cieśni nadgarstka to właśnie wielogodzinne operowanie rękoma przy klawiaturze i myszce komputerowej, to myślę, że dobrze jest wiedzieć, jak powinniśmy to poprawnie robić. Po pierwsze, przy obsłudze klawiatury ręce powinny być ułożone prosto względem osi dłoni oraz równolegle do klawiatury. Bez wykonywania jakichś dziwnych zdjęć w nadgarstkach nie powinniśmy również trzymać dłoni w powietrzu oraz pisać przy zgięciu nadgarstka o kącie 45 stopni. To jest najgorsze, co możemy zrobić. I po drugie, przy obsłudze myszki trzeba ułożyć rękę prosto, opierając nadgarstek na blacie biurka oraz nie wykonywać, jak w przypadku obsługi klawiatury, zgięcia nadgarstka. Kolejną chorobą jest łokieć tenisisty. Niech nazwa Was nie zmyli, bo wcale nie trzeba grać w tenisa, żeby nabawić się tej choroby. Pierwsze, co przychodzi nam na myśl, kiedy słyszymy nazwę łokieć tenisisty, choć to jest taka popularna nazwa potoczna, tak? To się nazywa specjalistycznie troszkę inaczej, to myślimy, że dotyka to tenisistów. Fakty są nieco inne, bo z tą przypadłością zmaga się około 10% tenisistów, pozostały odsetek stanowią informatycy, pracownicy biurowi, a nawet mechanicy. Jest to schorzenie spowodowane zmianami degeneracyjnymi budowy włókien kolagenowych ścięgien w łokciu. Tak samo jak w przypadku zespołu cieśni nadgarstka, tutaj również nie trzeba sprzętu, aby sprawdzić, czy mamy tę dolegliwość, ale to już potrzebna będzie nam pomoc drugiej osoby. Do sprawdzenia służy test Kozena. Pacjent znajduje się w pozycji siedzącej, kończyna powinna być dodatkowo zgięta w stawie łokciowym, a dłoń zaciśnięta w pięść, zgięta w kierunku wewnętrznym. Fizjoterapeuta albo osoba, którą poprosimy, jedną dłonią stabilizuje łokieć, a drugą kładzie na pięści. Zadanie pacjenta jest prostowanie dłoni przeciwko oporowi, które stawia druga osoba. Test Kozena jest dodatni, gdy wystąpi ból w okolicy nadkłykcia bocznego po stronie promieniowej lub w przedziale prostowników. I to samo jak w przypadku zespołu cieśni nadgarstka, łokieć tenisisty znajduje się w wykazie chorób zawodowych pod nazwą przewlekłe zapalenie nadkłykcia kości. Taka jest właśnie specjalistyczna nazwa tego schorzenia. Problemy ze wzrokiem. Wszystkie wymienione tutaj symptomy będą oznaką występowania takiego schorzenia jak zespół suchego oka. Tak, wiem, nazwa dziwna, tak samo jak zespół niespokojnych nóg. Zespół suchego oka to schorzenie polegające na niedostatecznym wydzielaniu łez. Leczenie zespołu suchego oka koncentruje się na przywróceniu prawidłowego nawilżenia oczu. Powstawaniu zespołu suchego oka sprzyja m.in. długotrwała praca przy komputerze. Ale oczom możemy pomóc, często mrugając i zamykając powieki chociażby na kilka sekund. Warto zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu i postawić w pokoju nawilżacz powietrza. Dobrze jest zakraplać oczy, takie sztuczne łzy. Możemy to robić wiele razy dziennie, nawet
co 2 godziny, a na noc stosować do oczu maści nawilżające. Jeśli te sposoby nie pomogą, musimy zwrócić się do okulisty o pomoc. Nieleczony zespół suchego oka może prowadzić do zmian grożącej nawet utratą wzroku. Pomijając już nasz monitor, stanowisko pracy przy komputerze, występuje coś takiego jak smartfonowa szyja. Ale to jest nowy rodzaj dolegliwości wywoływanej właśnie przez smartfony. Występują przede wszystkim różnorakie bóle głowy, barku, karku, a także okolicy międzyłopatkowej. Taka pozycja powoduje, że nasza głowa nie jest utrzymywana przez szkielet, tylko przez mięśnie prostujące w odcinku szyjnym. Długotrwałe ślęczenie przed smartfonem sprawia oczywiście, że mięśnie te pracują w stałym napięciu przez bardzo długi czas, co prowadzi do ich nadmiernego napięcia. Przy pochyleniu głowy zaledwie o kilkanaście stopni obciążenie kręgosłupa wzrasta do 12 kg, a przy 60 stopniach to już 27 kg. Oczywistym rozwiązaniem jest ograniczenie czasu, w którym korzystamy z naszych mobilnych gadżetów. Zdaję sobie sprawę, że jest to trudne postanowienie do zrealizowania. Także jeśli nie możemy obejść się bez dłuższego patrzenia w ekran telefonu, pamiętajmy chociaż o odpowiednim kącie nachylania głowy. Z badań wynika, że jeśli jest on większy niż 20 stopni, przepraszam, i w takiej pozycji siedzimy przez więcej niż 40% dnia pracy, to w istotny sposób zwiększamy ryzyko powstawania bólu szyi. Dlatego warto trzymać telefon troszkę wyżej i w miarę możliwości robić częste przerwy. Najlepiej, gdyby były połączone z jakimiś ćwiczeniami i rozciąganiem mięśni szyi. Tak naprawdę my dzisiaj jesteśmy królikami doświadczalnymi, bo nie wiemy, jak za kilkanaście lat będzie wyglądała sytuacja, jakie będą skutki dla organizmu przez korzystanie właśnie ze smartfona. O tym się dowiemy wkrótce sami. Zapobieganie złym skutkom podczas pracy przy komputerze. Jak przeciwdziałać tym skutkom i zagrożeniom podczas pracy przy komputerze? Może to zabrzmi banalnie, ale ćwiczenia i jeszcze raz ćwiczenia. Mam tutaj taki podstawowy zestaw 10 ćwiczeń, które spokojnie można wykonać w biurze. Te i wiele innych ćwiczeń znajdziecie w internecie, jest ich mnóstwo. Ja wybrałem 10 takich podstawowych. Najważniejsza zasada, pamiętamy o prostych plecach przy każdym ćwiczeniu. Ćwiczenie numer 1, pochylamy głowę mocno do przodu, wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy od 3 do 5 razy. Ćwiczenie 2, obracamy głowę w lewą stronę, aż poczujemy napięcie, wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy od 3 do 5 razy dla każdej ze stron. Ćwiczenie 3, wykonujemy 5-krotnie krążenie ramion do tyłu, następnie w przód. Ćwiczenie 4, splatamy ręce dłoni, obracamy na zewnętrzną stronę, unosimy nad głowę i wyciągamy się ku górze. Wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy 3 do 5 razy. Ćwiczenie 5. Łapiemy za głowę prawą dłonią lewy łokieć i pociągamy w kierunku głowy, aż poczujemy napięcie. Wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy od 3 do 5 razy, powtarzamy dla drugiej strony. Ćwiczenie 6. Składamy dłonie na wysokości klatki piersiowej, wypychając lekko łokcie na zewnątrz, naciskamy lewą dłonią na prawą i uginamy do tyłu prawą dłoń w nadgarstku. Powtarzamy od 3 do 5 razy dla każdej ze strony. Ćwiczenie 7. Chwytamy lewą dłoń przy wyprostowanym lewym łokciu, powoli uginamy do dołu lewy nadgarstek do momentu, aż poczujemy napięcie. Wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy dla drugiej strony. Ćwiczenie 8. Krzyżujemy palce dłoni i wznosimy ponad głowę, prostujemy łokcie i wyciągamy ręce jak najwyżej możemy, uginamy tułów w lewą stronę, aż poczujemy napięcie, wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy 3 do 5 razy dla każdej ze stron. Ćwiczenie 9. Stajemy przed ścianą lub krzesłem, na odległość rąk wysuwamy prawą nogę do przodu, a lewą prostujemy. Stopy powinny przylegać do podłogi,
pochylamy ciało w kierunku ściany, aż poczujemy napięcie w lewej łydce. Wytrzymujemy od 5 do 10 sekund, powtarzamy standardowo od 3 do 5 razy dla każdej ze stron. I ostatnie ćwiczenie, 10. Siadamy, prostujemy się, unosimy lewą nogę nad podłogę i prostujemy nogę, wyciągamy palce ku górze i następnie kierujemy je w dół. Powtarzamy 3 do 5 razy dla każdej ze stron. To jest dobre, warto z tego korzystać, bo musimy naprawdę poruszyć się troszkę, żeby dostarczyć tlenu naszym mięśniom. One tego potrzebują i to bardzo. Podstawowe 5 zasad. Zasada pierwsza, nie garb się. Jeśli mamy krzesło z wyprofilowanym oparciem dostosowanym do naturalnej krzywizny kręgosłupa, to skorzystajmy z tego i wtedy należy się, tak można powiedzieć, wbić w fotel, czyli głęboko usiąść, tak żeby odcinek lędźwiowy miał oparcie. Podnóżek to też jest wygoda, jesteśmy w stanie ułożyć sobie nogi w wygodny dla nas sposób. Zasada druga, ustawienie monitora to też jeden z kluczy do sukcesu. Powinien być w odpowiedniej wysokości w stosunku do linii wzroku, to o czym mówiłem przy prawidłowej postawie ciała. Zasada trzecia, jeśli chcemy uniknąć bólu i urazów nadgarstków, zapewnijmy sobie podkładki. Ja mogę Wam tutaj pokazać takie przykładowe podkładki, w które ja się zaopatrzyłem, bo nie mając ich odczuwałem bardzo silny ból, w dodatku jak jeszcze nie miałem krzesła z podłogownikami, to nadgarstki opierały się o krawędź biurka, co bardzo szybko prowadziło do tego bólu. Taka podstawowa, standardowa podkładka pod nadgarstek, przed myszkę, wykonana z żelowego materiału dostosowującego się do kształtu dłoni. Bardzo przydatna rzecz. Oraz podkładka żelowa przed klawiaturę z takimi trzema wypustkami służącymi do oparcia nadgarstków właśnie na nich i pisania. Bardzo przydatna rzecz. Warto się w to zaopatrzyć. Zasada czwarta. Organizacja na stanowisku pracy to też istotna kwestia. Jeśli mamy bałagan na biurku, to nie dość, że będzie nam ciężko coś znaleźć, czego szukamy, a w dodatku namachamy się niepotrzebnie rękami. Oraz ostatnia, piąta zasada. Pamiętamy o 5-minutowej przerwie. To nie jest przerwa na to, żeby jak mamy w biurze gdzieś na korytarzu jakąś kanapę, to żeby się na niej rozłożyć, tylko to jest przerwa po to, żeby ruszyć się z miejsca, dostarczyć mięśniom tlenu, żeby poprawić krążenie. Przerwa najczęściej niestety jest wykorzystywana jako 5 minut na papierosa, wyjście na zewnątrz. Tak się po prostu przyjęło chyba już. Refundacja okularów korekcyjnych. Obowiązkiem pracodawcy, który zatrudnia pracowników wykonujących pracę przy monitorach ekranowych, jest zapewnienie pracownikom okularów korygujących wzrok, którzy otrzymali takie zalecenie od lekarza medycyny pracy. Prawo ubiegania się u pracodawcy o zwrot kosztów zakupu okularów ma każdy pracownik, który przy komputerze spędza co najmniej połowę dziennego wymiaru czasu pracy. Wysokość refundacji zakupu okularów zależy od uregulowań wewnątrz firmy, czyli albo musimy zajrzeć do regulaminu pracy, albo do zarządzenia pracodawcy i nie jest narzucone żadnymi przepisami. Ergonomiczne stanowisko pracy przy komputerze, a home office. Myślę, że to, na co wszyscy czekamy. Zadam Wam takie pytanie. Czy ktoś z Was faktycznie zna kogoś takiego, kto jak poszedł na home office, to nie próbował ani razu pracować z laptopem w taki sposób, jak pokazuje ta grafika na slajdzie? No myślę, że każdy próbował. Głupio się teraz przyznać, ale ja również próbowałem i przyznam szczerze, że wcale nie jest to takie wygodne. Jest to jakieś rozwiązanie, ale myślę, że na krótką metę. Idąc na home office, najczęściej dostajemy co? Laptopa, ewentualnie klawiaturę i myszkę i my jesteśmy zmuszeni właśnie tak pracować. I tu powrócę do rozporządzenia w sprawie tych stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe, o którym wspomniałem wcześniej. To, jaki ja mam problem z tym rozporządzeniem właśnie, to
że powstało ono w 1998 roku i od tamtego czasu nie zostało zaktualizowane ani razu, a postęp technologiczny w tym czasie poszedł mocno do przodu. Laptopy wyparły stare komputery z monitorami kineskopowymi i w większości to jest naszym standardowym wyposażeniem w pracy. Z racji tego, że rozporządzenie pochodzi z okresu monitorów CRT, a laptopy były wtedy tylko i wyłącznie egzotyką, to powstaje pytanie, czy odnosi się ono do laptopów, czy też nie. Czytałem różne publikacje na ten temat i nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi na to pytanie. Są osoby, które uważają, że ma zastosowanie do laptopów oraz są osoby, które uważają, że wręcz przeciwnie. Nie znajdziemy w nim wprost określenia takiego jak laptop, nie mówiąc już o tablecie czy smartfonie, ale za to znajdziemy w nim wzmiankę o jednostce centralnej, stacji dyskietek czy manipulatorze trackball. Paragraf trzeci rozporządzenia mówi o tym, do czego nie stosuje się przepisów rozporządzenia. I między innymi nie stosuje się do systemów przenośnych nieprzeznaczonych do użytkowania na danym stanowisku pracy. Co autor miał na myśli? Nie wiadomo. Załóżmy, że rzeczywiście chodziło o laptopa, ale na danym stanowisku pracy. Czyli kiedy? Wtedy, kiedy stanowisko spełnia wymagania ergonomii. Jeśli jestem w pracy, w biurze, na swoim stanowisku pracy i mam zapewniony stół, krzesło, klawiaturę, mysz, podnóżek, laptop znajduje się w stacji dokującej i mam podłączony do laptopa dodatkowy ekran, no to wtedy tak, ale jak biorę laptopa do domu i nie mam całego wyposażenia z tego sprzętu dodatkowego, no to wtedy nie. Dlaczego? Bo idąc do definicji stanowiska pracy mamy właśnie, że jest to przestrzeń pracy wraz z wyposażeniem środków i przedmioty pracy obejmujące właśnie wyposażenie podstawowe, w tym monitor ekranowy, klawiaturę i tak dalej i resztę tych archaicznych dziwactw. Jeśli mowa o klawiaturze, to mamy definicję, że powinna stanowić osobny element wyposażenia podstawowego stanowiska pracy. W laptopie klawiatura stanowi integralną część urządzenia. Jeśli chodzi o inny sprzęt w pracy, taki jak smartfon czy tablet, to na pewno nie znajdziemy tego w rozporządzeniu, bo w 98 tego raczej nie było. Ale idąc do samej definicji monitora ekranowego, znajdziemy informację, że jest to urządzenie do wyświetlania informacji w trybie alfanumerycznym lub graficznym, niezależnie od metody uzyskiwania obrazu. Pytanie, czy nie jest to jedna z podstawowych funkcji smartfona? Także sami widzicie, jest w tym rozporządzeniu dużo wzajemnie zaprzeczających sobie informacji. Moim zdaniem to rozporządzenie nie odnosi się ani do laptopa, ani do smartfona czy tableta i dobrze, gdyby było jak najszybciej zaktualizowane do obecnych czasów, do sprzętu, jaki mamy dzisiaj, a nie taki, jaki mieliśmy 20 lat temu. W ogóle lubię to sformułowanie w nazwie rozporządzenia na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe. Ten dziwny frazes, którego jesteśmy zmuszeni używać, jakby mowa była o jakimś monitorku na kasie fiskalnej, przy maszynie CNC, czy w monitoringu w budce ochroniarza. No sami widzicie, że ciężko jest zestawić to, co mieliśmy 20 lat temu, do tego, co mamy dzisiaj. Jeśli już jesteśmy skazani na pracę z laptopem, to musimy dostosować sprzęt w sposób najbardziej zbliżony do stanowiska, jakie byśmy mieli w biurze, z dodatkowym, dużym monitorem i pozostałym sprzętem. Jeśli pracujemy na laptopie, musimy mieć koniecznie dodatkową klawiaturę i mysz. Dlaczego? Bo jeśli nasz wzrok musi znajdować się w linii prostej, na wysokości mniej więcej górnej krawędzi ekranu, nieco poniżej, tak jak mówiliśmy wcześniej o tym, no to musimy go sobie ustawić jakoś na podstawce albo na jakichś książkach.
Więc pisanie na takim laptopie w tej pozycji będzie wykonalne. To znaczy uda nam się coś na nim napisać, ale praca przez 8 godzin, no to już niekoniecznie. Więc musimy sobie dostosować to do wysokości wzroku. Jeśli tego nie zrobimy, to będzie na nas wymuszało to garbienie się i szybciej dojdzie do zmęczenia oraz bólu kręgosłupa. Praca na łóżku lub na kanapie powinna być traktowana jako krótkotrwała. W takim przypadku należy przyjąć zasadę, że im bardziej pozycja podczas pracy różni się od pozycji ergonomicznej, tym krócej można taką pracę utrzymywać. Bardzo złym przykładem pracy w domu jest przyjmowanie pozycji pochylonej, kiedy komputer ustawiony jest na niskim stole, a użytkownik siedzi na kanapie z podparciem jedynie pośladków. W takiej pozycji nie powinno się w ogóle pracować przy komputerze. Nauczmy się siedzieć. Brzmi dziwnie, ale to prawda, nie potrafimy siedzieć. Pozycje, jakie zajmujemy przed komputerem, często bywają jeszcze bardziej dziwaczne i ekstremalne niż te, które przyjmujemy w łóżku podczas snu. W przeciwieństwie do snu mamy jednak wpływ na to, jak siedzimy i na czym siedzimy. Niestety zwykłe drewniane krzesło lub taboret to bardzo złe pomysły. Nie oznacza to jednak, że musimy od razu inwestować w drogie fotele ergonomiczne. Wystarczy zadbać o to, by nasz fotel oferował po pierwsze regulację na wysokość w zakresie umożliwiającym ułożenie nóg pod kątem 90 stopni, po drugie regulację wysokości i pochylenia oparcia, a jeśli nie, to przynajmniej oparcie maksymalnie wyprostowane, po trzecie wyprofilowaną podstawę siedziska z długością umożliwiającą swobodne ułożenie nóg i po czwarte podłokietniki, jeśli możliwe, dobrze, gdyby były regulowane. Fotel to nie wszystko, ustawienie biurka jest równie istotne. Wybierając biurko, bardzo rzadko kierujemy się tym, na ile będzie ono ergonomiczne, raczej patrzymy na skrzyżowanie wyglądu dostępnego miejsca w pokoju i liczby sprzętów, które jeszcze mają się na nim zmieścić. Kwestie odpowiedniego ustawienia go schodzą na dalszy plan. Tymczasem wybierając fotel i biurko, powinniśmy zwrócić szczególną uwagę na jeden aspekt. Czy wysokość biurka pokrywa się z wysokością podłokietników fotela? To będzie nasz wyznacznik w doborze odpowiedniego biurka i krzesła. Istotna też jest walka ze złymi przyzwyczajeniami. Co z tego, że będziemy mieli idealnie dopasowany zestaw fotel plus biurko z odpowiednio ustawionym monitorem, skoro nadal będziemy w tym fotelu się garbić albo podpierać łokciami podczas scrollowania mediów społecznościowych? Walka ze złymi przyzwyczajeniami jest pierwszym, co nas czeka, jeśli chcemy zadbać o własne zdrowie. Czasem trzeba też zmienić otoczenie. Wiem, że kubatura pomieszczeń i niewielkie mieszkania nie zawsze pozwalają na zabawę w przestawianie mebli spod jednej ściany pod drugą, ale jeśli mamy taką możliwość, to ustawienie biurka w odpowiednim miejscu w pokoju bywa równie istotne co dopasowanie biurka do fotela. Ma to znaczenie dla ogólnego komfortu pracy, a szczególnie dla wzroku. Nawet jeśli nasz monitor ma matową, nieodbijającą promieni słonecznych powłokę, to w dalszym ciągu nie jest wskazane, żeby ustawić biurko tak, że w monitorze będzie się odbijało słońce zza okna. Rozwiązanie? Znaleźć miejsce, w którym promienie słońca nie będą w uciążliwy sposób padały na monitor przez długą część dnia. Pół biedy, gdy monitor mamy osłoneczniony na przykład tylko w południe albo okno znajduje się od strony, na którą słońce nie pada bezpośrednio. Gorzej, jeśli okno w pomieszczeniu wychodzi akurat tak, że słońce przeszkadza nam przez cały dzień. Wtedy im dalej okna ustawimy biurko, tym lepiej. Ergonomia to także optymalne warunki, komfort psychiczny. Niemniej istotne dla naszego zdrowia i komfortu korzystania z komputera są ogólne warunki, w jakich pracujemy. O ile w zakładach pracy w firmach te warunki są regulowane przepisami BHP, o tyle w domu sami musimy zwrócić uwagę na to, czy żeby czuć się dobrze. Najważniejsze w kwestii dobrego samopoczucia jest zadbanie o to, żeby wokół panowała odpowiednia temperatura, w której będziemy się czuli dobrze,
a także nie zaszkodzi regularne dotlenienie pomieszczenia, czyli po prostu otworzenie okna. Praca w domu to też duże wyzwanie organizacyjne. Często bywa, że w domu będzie dużo bodźców, które będą nas rozpraszały. Czy to biegające po mieszkaniu dzieci, czy włączony telewizor lub radio, czy współlokator, który ma akurat potrzebę odkurzania mieszkania w momencie, kiedy praca wymaga od nas skupienia. Dobrze jest zadbać o kawałek miejsca dla siebie. Nie od razu musi to być własny gabinet, ale zasłonięcie swojego stanowiska jakimś parawanem, regałem, ścianką, żeby mieć miejsce do prywatności, też będzie jakimś rozwiązaniem. Nierzadko zdarza się, że do pracy w domu podchodzi się nieco luźniej, bo zostając w domu możemy wykonać w tak zwanym międzyczasie inne podstawowe czynności domowe, jak wstawienie prania czy przygotowanie obiadu. Może to nas wytrącić z rytmu pracy, które sobie narzucimy wcześniej. Dobrze jest traktować pracę w domu tak jak pracę w biurze, czyli nie wstać o godzinie 11 i siedzieć przy komputerze w piżamie, czy leżeć z laptopem w łóżku, tylko wstać przed rozpoczęciem pracy, przygotować się, ubrać, zjeść śniadanie, zrobić kawę i zacząć działać konkretnie w godzinach od do. To nauczy nas takiej mobilizacji. Myślę, że warto brać pod uwagę to, w jaki sposób pracujemy z komputerem, jak siedzimy, czy to w biurze, czy to w domu. Wydaje nam się pozornie, że taka praca jest lekka i niemęcząca, ale jeśli nie będziemy spełniać podstawowych zasad ergonomii, może się to odbić na nas drastycznie po kilkunastu albo nawet po kilku latach pracy. Ja już będę się powoli z Wami żegnał. Dziękuję za poświęcony czas. Zaproszę Was jeszcze do naszego sklepu internetowego, w którym znajdziecie szeroką ofertę szkoleń online, okresowych, wstępnych, webinarów tematycznych, prezentacje o różnej tematyce oraz wszelką dokumentację BHP, ocenę ryzyka zawodowego, instrukcję BHP, dokumentację powypadkową. Jeśli podoba Wam się to, co robimy, to dajcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał. W zakładce informacje znajdziecie linki do miejsc, gdzie można nas znaleźć. Odwiedźcie naszego Facebooka, LinkedIna, tam na bieżąco będziecie informowani o kolejnych wydarzeniach. Pod postami zostawiajcie komentarze odnośnie tematów, następnych webinarów, jakie chcielibyście, żebyśmy dla Was opracowali. Tymczasem ja się z Wami żegnam i mam nadzieję, że widzimy się na następnym webinarze. Do zobaczenia, cześć!